Zjadłem, napiłem się kawusi, piorą się mikrofibry. Słuchaj, w międzyczasie jak się filmy przerzucały, a uwierz mi, że trwa to w takiej rozdzielczości troszeczkę, zrobiłem sobie pod sufitkę. Czyli taki bonecik szybciutki. Musiałem też z jednej strony podgolić troszeczkę. Zobacz, jak mam na podsufitkę lampy ustawione, żeby dobrze widzieć. Pstryk i jaśniuteńko. Z tej strony powycierane było aż takie brudne, wiesz, takie zbrylone taki brud. Ale co, do czego zmierzam? Chcę ci coś pokazać. Powiem ci, że jak nie mam GoPro, jak tutaj sobie robiłem, latarka na głowie, jest inna robota, kurczę. No ale, a z GoPro muszę, wiesz, uważać, ustawiać się. Nieważne, nieważne, nie szkodzi. Jest dobrze. Chcę ci pokazać tutaj, zobacz, jakość. Przychodzi klej. I to nie jest tak, że ja teraz zacząłem czyścić, to już było, jak... Tutaj ewidentnie widać, że jest tak naciągnięte, w ogóle brak takiej miękkości, tak jak tutaj. Nie wiem, czy albo ktoś tu był, ale myślę, że to fabryczne, bo cała ta strona jest taka. Kurczę, tu już przebija się klej, słuchaj. Co za jakość, ja pierdziele. Co za czasy. No. To jest chyba trzecie auto, które tak widzę właśnie. W którym to jeszcze było? Też coś było chyba z Japończyka z tyłu, a tam zresztą z tyłu też jest. No, masakra. Dobra. Słuchaj, będę chciał usunąć. Zacząć od usuwania plaka. Bo jak wiadomo, nie jest to fajna sprawa. Lampa. Cyk, od razu mamy widniej. Tę zostawiamy na drugą stronę. Albo jak będzie potrzebne, żeby nam tutaj doświetlać. Na razie będzie leżeć tu. Od czego zacznę? Zacznę, słuchaj, od APC konceptu 1:10 i scrap pad. Jeżeli to nie pójdzie, wjedziemy z wjedziemy z tam, taram, tam, tam, teraz mi się koszyczek już przyda. Ok, to powiesimy. Wjedziemy z Strawelsem. Nie będziemy się tutaj czaić przecież. Ewentualnie jeszcze płyn do naczyń. Zobaczymy, jak bardzo zaplakowane jest tutaj w tym aucie. Mikrofibry są. Tu. Patrz, co leży i czeka. Nie mam kiedy. O, myszy tu krążą mi po garażu. Kurde. Tu? Nie tu. Dobra. To już wiem, gdzie. Bajeczka. A! Musiałem też podgolić to zmachacone właśnie. Chcę ci pokazać. Zobacz. O, wypadło. Widzisz? Jeżeli chodzi o to zbrylenie, pokażę ci. Patrz. Tam przecierał ktoś, wiadomo. Zobacz, jakie brudne było. Oczywiście pod sufitkę wcześniej odkurzanko, szczoteczką przejechałem, żeby jak najmniej tego brudu ADBL-a. Czyli standardowa opcja, tak jak to u mnie bywa. Tu. Są. Jest i Giona. Ok. Jeszcze jeden powinien być. Gdzie on jest? Gdzie on się schował? No są. Raz i dwa nawet. Przepraszam, nawet dwa. Tak jak widać, zobaczymy. Siła cięcia i pierdnięcia. Myk. APC. I mikrofibry do wypłukiwania. Jest i APC. Uuu! Za szybko. Tam tarararam, 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 tadadam, tadadam. Ok. Taborecik. I zobaczymy, jak to będzie szło. Pod sufitkę robiłem enkapsulator 1:15. Wystarczyło. Piękny zapach, piękne zbieranko. Ok. Ładny syfek, co? A myte było. Ale spokojnie tu. Zanim się biorę za wnętrze, zawsze ogarniam wszystko mikrofibrą. Ten kurz później dopiero, później dopiero wydmuchuję.
Mhm. Ten to jest mało giętki. Gion troszeczkę przereklamowany. Dobra. Namoczymy go troszeczkę. Niech złapie wody. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Jedziemy. Jajku, zero piany. A uwierz mi, że to APC pieni się fantastycznie. O jajku. Mikrofabra. Tu od razu wycieramy. Pomimo, że i tak będziemy czochrać. No jest gnoju trochę. To jest plus właśnie tych mięciutkich skrapadów. Wszędzie włażą. Gion by się tutaj nie wcisnął. Co robimy? Czekamy. Czekamy i czekamy. No jest brudny, jest, tak. Okej. Okay. Dziewczynki śmigają. Tu też widzę nieźle doczochrane. Tutaj to wjedziemy z pędzelkiem i weźmiemy sobie od detailing firmy, której już nie ma, albo nie, nawet nie. Koch to też będzie fajny. Albo sprawdzę sobie, przetestuję sobie, widzisz, od Chińczyka. Tego skurczybyka. O. No, coś tam się wymyśli. No dobra, poczekaliśmy. Można to zebrać. Piana się już, tak jak widzisz, uspokoiła. Pyk. 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 Druga strona. Tutaj we wnętrzu skupiam się najbardziej nad tym właśnie. To była podstawa, jeżeli chodzi o wnętrze, bo tak naprawdę nie jest w jakimś makabrycznym stanie, rewelacji też nie ma. Ok. I co? Patrzymy. No jest lepiej. Czy dużo lepiej? Lepiej, ale są jeszcze place, gdzie siedzi i dlatego nie wymywamy, tylko jedziemy dalej. Inną kombinacją. Gdzie on jest? Tu go nie ma. Tu go nie ma, tam jest. Chyba tam, albo tu. Muszę zobaczyć, gdzie ja go powiesiłem. Tu go nie ma, tu go nie ma. Lecimy dalej. Patrzymy. Jest alfanol 1 do 10. Kolejna kombinacja to jest alfanol. Fantastyczny smród. I patrzymy tu. Jeżeli tu nam ładnie puści, to zostaje przy tej kombinacji i nie kombinuje więcej. O, no to już wiesz, przy czym zostanę, nie? Ojej, patrz jak to bierze. Do wszystkich, którzy macie myjnie, naprawdę jest dużo dressingów, które są naprawdę tanie. Ja wiem, że najlepiej oszukać plakiem, mniej czyszczenia. No, plak to jest taki oszust. Tak, no i tu się nawet nie będziemy zastanawiać. Już widzę, nawet jak jadę po tym plastiku, że 1 do 10 to był strzał. Pytkę. Nie, ja już go przygotowałem. Już wiedziałem, że nim będę jechał. O. On to wisi zawsze. Są dwie. Mam zawsze dwa rozcieńczenia, jeżeli chodzi o Strawersa. 1 do 1, 1 do 10.
Okej. Woda. To już nie ma, że boli. Musi być mokra mikrofibra, żeby ten produkt zebrać. Musi. Inaczej nie podchodzimy. Możesz mieć też oczywiście, bawić się interior cleanerem. Też nie ma problemu, żeby go zebrać. Ok. To zbiera. To teraz sprężone powietrze będę potrzebował. A po co ja tu świecę? Nie ma potrzeby. Później z tej strony jak będziemy. Tutaj mi wisi, jak widzisz, lampa. Strzała. I patrzymy. Powiem wam, że jakość tych nowych aut, no niestety, daje dużo do życzenia. Jak tu jest? No, trochę lepiej. Ale zapieprzyli to niesamowicie. Ja cię nie mogę. Muszę wziąć latareczkę. Poczekaj. Czyżbyśmy robili dwa podejścia? Tak też może być. Zobaczmy. Nie, no widzisz, co jest grane. Nima. Jest. No tutaj odrobina. No jest dobrze. Moim zdaniem fajniej, co zebrało. Strowelsik fajniej zebrał, ale APC też niczego sobie. Nawet w miarę dało radę. No tutaj niestety się poddało. A ja zostanę przy strowelsie. No i tak będzie, słuchaj, wyglądać. Tak będzie właśnie wyglądać, słuchaj, usuwanie plaka. Kurczę, tak niewdzięczne dziadostwo. Ciekawe, ile to w ogóle siedziało. Jakbym miał latarkę na dyńce, też by było lepiej, ale nic. Bez latareczki też popracujemy. Tak, to będzie żmudna robota i tutaj nie przyspieszymy tego, niestety. Bardzo ładnie. Będziemy jechać po dwa razy. Każdy panel. To niech sobie leży łukanko. Dobrze. Pięknie. I powtórka tu, gdzie byliśmy. Dobra, jeszcze odrobinkę zebrało. Jedziemy z produkcikiem. Co jest fajne, zbiera się go super, wymywa się go super. Tu czekamy, niech sobie jeszcze chwilę posiedzi. Ok. Odwracam mikrofibrę. I tu z wodą. Dobrze. Pstryk. Nie. Jeszcze jedno zebranie. Ciach. I ciach. Tu.
O, za chwilę pójdę sobie mikrofibry wywiesić. Dobrze. I wodiczka. Zrobię jedne drzwi i dalej nie będę ci pokazywał, bo nie ma sensu. Kokpit będzie na podobnej zasadzie robiony z tego plaka. Naprawdę na podobnej. Okej. Dobrze. Sprężone powietrze. Dobra. I teraz jeszcze jedna rzecz na sam koniec chcę zobaczyć. Zmywacz silikonu. Gdzie ja go postawiłem? Kurde. Ojej, gdzieś tu stał. Gdzieś go postawiłem, ale gdzie? Pam, param, pam, pam. Słuchaj, no i sobie nie przypomnę. Gdzieś go powiesiłem. Szukaj, 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 szukaj. Jest. Dobrze. I tutaj tak, zmywacz silikonu zdecydowanie bola, bo szybko odparowuje. Latem, jeżeli chcesz się bawić zmywacz silikonu, zdecydowanie Troton, bo jest taki jakby bardziej tłuściejszy, można powiedzieć, nie odparowuje tak szybko. Zepsułeś mi już atomizer? O ty. No to jest minus tych produktów właśnie, kurczę. Dobra. Chciałem, dobrze wyszło jak zawsze. Chyba będę musiał przynieść sobie tą białą butelkę, która jest niezniszczalna, jeżeli chodzi o atomizery. Widzisz, kolejny atomizer. Tak to jest. Co my tu mamy? Nic nie mamy. A tu? Może być. Może być ten. Ok. Zobaczymy, jak ty mi się długo wytrzymasz. O, fajna mgła. Pyk. Atomizer. Siomucha. Pięknie. Chcemy zobaczyć po całkowitym już odtłuszczeniu, co nam się tu ujawni. Druga strona. Aha, pięknie. Gitarra, to pamiętamy, latarenka, wspaniale, o, wiesz co, to fajnie widać tak, przejeżdżam tu, zobacz, i połysk, więc tak, słuchaj, jak to będzie wyglądać? Dwa podejścia zrobię. Jakie? Najpierw ugryzę temat. Już ci mówię. APC 1 do 10. Może pokażę, bo tak właśnie sobie kombinowałem. Bo to APC akurat ten plak widać, że nie był, chyba jednorazowo był kładziony. Nie jest źle. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Tutaj plastik Fantastic. Porównanko sobie zrobimy, bo te plastiki są tak tragiczne. Jadę. Okej. Zobaczmy tu. O! Zobacz, ile tu jest hektarów do mycia. No, tu jest tak, połysk na maksa. I mamy przyjemnie. Dobra. Okej. Przymknę to sobie. Bo to trzeba też pod kątem zobaczyć. Są tutaj takie place, które moim zdaniem powinny być jeszcze do ugryzienia. Tak? Czy mi się tylko wydaje? Tu. Czy to jest załamanie światła? No nie czuję, żeby tu był plak. Jest wszędzie, jest tak samo. Słyszysz? No, to znaczy, że już go nie ma. A teraz spróbujemy to zrobić z tyłu.
Nie ma opcji. Zmienię rękawiczkę, żeby go nie przenosić. Słyszysz? No właśnie, to jest ta różnica. Czyli jest dobrze. Plastiki same w sobie nie są jakieś cudowne. Mógłbym... O, tutaj mamy przebarwienie. Tutaj albo ręką ktoś często trzymał. Dobra. Tu. Świetnie. No tak, to jest jak nie masz latarki na głowie, widzisz. Kolejna sprawa. Możemy zrobić jeszcze jedno podejście. Jeden do jednego. Albo nie, zrobimy... Zrobię tak. No jak mówiłem, 1 do 10 najpierw pojadę APC. O. I żebyś to dobrze widział, zrobię to z latarą. Tu ci postawię latarenkę. O. I niech nam doświetla. Poczekaj. Będziesz nam doświetlać? Będziesz. O, widzisz. Tak to bym miał latarkę czułą, też inaczej, kurde, by było. No, ewentualnie mógłbym sobie z tamtej strony jeszcze pokażę ci, o co chodzi, jak na te drzwi. Jak ja to robię. Ale to będzie długi film. Widzisz, i to takie, robota nie idzie, a ja cały czas ci kombinuję i mówię, co jest grane. Już bym sobie mógł właśnie 1000 sposobów spróbować, co by było skuteczne. Czy 1 do 1 na przykład mógłbym alfanol. No, mógłbym wziąć płyn do naczyń, ale wiem, że tutaj... O, widzisz? Pstryk. I mam doświetlone. Zobacz, jak pięknie. Ha? Elegancko, co? Inna bajka. No dobra. Tu pojedziemy. Tak jak mówiłem, kombinacja. Najpierw 1 do 10 APC. Bez wymywania go z kurczybika. No, inna piana, co? Przy APC. Fantastyczne jest to APC, naprawdę. To, co to APC robi, to jest po prostu mistrzostwo. Mhm. Ja wiem, że niestety wypukuje się słabo, ale to jest, kurczę, naprawdę. Jakość domywania tego APC jest fenomenalna. Moje ulubione APC na chwilę obecną. Zaraz po XCD. No, luksusu nie ma. Pędzel. Dobrze. O, to było. No, wymywania. Chiński pędzel. Idealnie się tu sprawdzi. O, do takich rzeczy widzę jest konkretny. Bardzo ładnie. Tu już było jechane. Ok. Pstryk, pstryk. Ok. Odpowiednio sobie poleżało. I teraz jeszcze raz czochranko. Ok. Ciach, zbieramy. Oj. Ha. Bajka. Dobrze. Bardzo ładnie. I lecimy dalej. Ta mikrofibra zaraz pójdzie do wody i do pranka. A, widzisz, jak on się pieni? Jeszcze nim, jak nim jeżdżę, on się tak ciągnie, smuży. Pod tym względem niestety z tym APC leżymy. Dobra. I
teraz bez wymywania, szybciutko, żeby mi tutaj za mocno nie przyschło. Strobelsik, 1 do 10. I tu już muszę rozprowadzić, bo nie jest, on się już tak nie pieni jak to APC. O, teraz czuję opór właśnie. Teraz jest mi dobrze. Tutaj zobacz, jak wytarte. Kurde. Nie wiem. Ja się bronię od nowych aut. Naprawdę solidnie. Skoda jeszcze, jak cię mogę, poziom trzyma jakoś te tworzywa. Audi również. Nie wiem, co jest z tymi Japończykami, że oni, kurczę, jeszcze nie poszli po rozum do głowy. Frajerskie chmury. Mazda to już mi w ogóle nie wierzy. Oczywiście ja nie mam nic do japońskich aut. Są ładne, są fajne, przyjemne. Ale kurczę, ze względu właśnie na jakość tych materiałów. Mówię o takich, wiesz, no, przyziemnych autach, nie o jakimś, kurwa. Kurczę, przepraszam. Lexusa, chociaż teraz to też. Naprawdę. Samo Audi też, bagno wielkie. Do tych starych też im brakuje, ho, 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 choćby ten nawet mój chrupek. Dobra. No. I zbieramy. Super. To już nie, tej już podziękujemy. Tu jest taka duża. Tą będziemy mogli sobie zaatakować. O, tak. O, ty chodź tu, moja maleńka. A? Okej. Tak, ta kombinacja jest perfekcyjna. APC, Strowelsik, APC ruszy, Strowelsik dokończy. Później na to zmywać z silikonu, żeby odtłuścić, żebyś wiedział, czy jest luksusowo. Oczywiście, zanim zaczniesz cokolwiek robić ze stosowną chemią, którą będziesz chciał użyć, sprawdź, czy nie narobi ci bałaganu. Czyli sprawdzamy w mało widocznym miejscu daną chemię. Czyścimy, odczekać, zobaczyć, jak się zachowuje, czy jest problem, czy nie ma problemu. Wymywanie, bo każdy plastik inaczej przyjmuje chemię, słuchaj. Tutaj to jest, widać, że plastik fantastik, on tak bardzo nie pije, a plaka lubi. Dobra, do wody. Z czoła, mikrofabra i ogień. O, pięknie. Bardzo ładnie. Cudownie. O, tego mi właśnie brakowało. Mam nadzieję, że tobie też. Tu to idzie do prania. Cyk. Fuch. Zmywać silikonu. Też sprawdź w niewidocznym miejscu. Znaczy ja zawsze wjeżdżam i jeszcze na żadnym mi nie narobiło bałaganu, ale sprawdź sobie, żeby nie było. Czy namawiam cię do używania? Nie. Lepiej jakiś miękki płyn inspekcyjny. Prep, raser, wiadomo. Ja używam zmywacz. Słuchaj, co mam ci powiedzieć? Tak, ta kombinacja jest idealna, czyli APC u mnie w tym momencie od konceptu 1 do 10. Zarzucam, jadę sobie scrappadem, czyli czyszczę. Następnie daję mu poleżeć. Jak widzę, że piana już znika, wiadomo, wszystko w zależności od temperatury. Dzisiaj jest ponad 10 stopni, więc ta chemia też potrzebuje czasu. Zbieram,
Znaczy nie, przepraszam. I puczę scrappada, później dorzucam sobie świeżego APC, ponownie jeszcze raz jadę tym APC, zbieram, nie wymywam tego APC i wjeżdżam ze Strowelsem 1 do 10. Ależ pięknie. No, tak. Będzie to w miarę szybka akcja. To super, fajnie. To jest dobry. Wierz mi, że tam, gdzie będziesz miał plaka, będzie dobry sposób. Dwa razy APC też ci się uda. Też 1 do 10. W zależności od APC oczywiście, kurczę. No jak weźmiesz jakiegoś takiego szerszenia, który ma być przyjazny, jak ja to mówię, no to... No właśnie, no, wiesz, o które APC mi chodzi. Ma być naprawdę APC z prawdziwego zdarzenia. Wiesz, interior cleaner to też używasz do, no, w sumie do czyszczenia aut, które no, tak bardziej do bieżących tych. No tutaj to jest sieczka. No. Uwierz mi, że nie zbierze tego tak, jakbyśmy chcieli. Fajną sprawą też nieraz jest też... Fajną sprawą też nieraz jest cleaner do skóry. Naprawdę potrafi z plastików zebrać pięknie. I płyn do naczyń. To już klasyka. To tak jak mówiłem, płyn do naczyń. On ci nie narozrabia nigdzie. Też się w tym sprawdzi. Super. Słyszysz? Tego właśnie szukałem. Piszczenia. Odtłuszczenia. I później tylko dressing i lecimy dalej. Dobra, słuchaj, ja... Lecę za wszystkimi drzwiami, nie wiem na ile mi się uda. Godzina 14.30 zajęło mi to z nagrywaniem tutaj, nie wiem ile. Nie mam pojęcia, który ja tu przyszedłem, nieważne. Tak właśnie będę ogarniał wszystkie drzwi, wszystkie plastiki we wnętrzu. Ogarnę wszystkie plastiki we wnętrzu, tym właśnie oto sposobem i będę się brał wtedy dopiero za podłogę, za odkurzanie. Następnie odkurzę tutaj, czy będę prał podłogę? Oczywiście, że nie, bo nie ma sensu. Bo to generuje koszta. Odświeżę tylko i wyłącznie fotele, ale odkurzę oczywiście na maksa. Odświeżę tylko i wyłącznie fotele, czyli paru... Zresztą zobaczysz, nie będę tutaj ci nawijał makaronu na uszy. Jeszcze tą uszczeleczkę. No tu jest jeszcze tak. Myślę, że dzisiaj wyczyszczę drzwi. Jutro wskoczę do środka, ogarnę właśnie wszystkie elementy i myślę, że jutro to już będzie koniec. Wczoraj troszeczkę posiedziałem przy tym plakowaniu, przy usuwaniu plaka. Dzisiaj jestem po nocy, słuchaj, i po siłowni już właśnie. Co się okazało? Auto będzie stało u mnie, dzisiaj jest środa, miałem właśnie dzisiaj, miało być koniec i jutro już do oddania. Będzie stało do niedzieli, bo niestety sprawa u nich wyszła, jaka wyszła. Też klimaty życiowe. A małżeństwo, które do mnie przyjeżdża, no to mają kawałeczek. Powiem tak, przyjechali z autem i wrócili pociągiem, także kawał mają drogi. Dlaczego do mnie? Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Na miejscu na pewno, raczej myślę, że wiem dlaczego. No, oddali auto, no to dostali. Wyplakowane, wiadomo o co chodzi, nie? I co lepsze, mieli odebrać to i od razu wstawić kolejne. Ale no niestety ja nie będę miał czasu, więc umówimy się na inny termin. Do czego zmierzam, jeżeli chodzi o... A, jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj, kurczę, żona mnie zaskoczyła. Dzisiaj, środa, tak będzie film. Dała mi, mówi, że mam coś detailingowego dla ciebie, jeszcze tego nie masz. I jakaś detailingowa, mówi, włącz kamerę, chcę zobaczyć reakcję. Nie wiem, co będzie. Dzięki. Proszę. Co to jest? Słuchajcie, ja mówiła, że tego nie mam. Nie wiem. Dziękuję bardzo. Nie wiem, co to jest. Kurczę, może być ciekawie. Z jakiej okazji? Bo jestem zajebisty. To już ustaliliśmy kiedyś. Koszulka, t-shirt. Zobacz na to. No nie, no jest niemożliwa kobieta, co? Widzisz to? O ja. Nie wiem, czy to... No nie widać dobrze, bo... Ale... No zajebiście. No i w tym trzeba będzie teraz krążyć. Będę filmiki w tym nagrywał. Fajną mam żonę, co? Z moim zdjęciem z napisem detailingowy dziadzia. Super sprawa. Wyczochrałem sobie wszystkie plastiki. Został mi kokpit i tunel środkowy.
Tego też się nie będę pokazywał, bo to jest bez sensu. No, to samo działanie będzie, kurczę. A jak czyszczę wnętrza, to już widziałeś. Jak odkurzam też. Znaczy, może tam kawałek, może bagażnik ci pokażę z GoPro. No bo film i tak już jest bardzo długi. Do czego zmierzam? Dlaczego użyli plaka? Zaraz wezmę latarkę. Dlaczego użyli plaka? Właśnie dlatego, bo nie wiedzieli, czym to zamaskować. Widzisz to? Zobacz tu, te wszystkie rysy. Po wyczyszczeniu ujawniło się, co jest 5. Widzisz? Wytarte. Plak to pięknie zakrył. Wszystko wyplakowali, słuchaj. Wszystko, po prostu wszystko. Tu uszczelka. Widzisz, słabo to wygląda, ale będzie dobrze. Tu, a może pokażę ci też, jak uszczeleczki sobie tutaj czochram. O właśnie, tu będę używał parownicy w tym miejscu. Widzisz, tu jest czysto w miarę. Może... Znaczy, nie powinienem tego robić tak naprawdę, bo to, ale jak już stoi do tej niedzieli, no to już, no co będę, no to tak przyjdę sobie od czasu do czasu, coś tam smyrnę i z głowy. Uszczelkę będę chciał, też ci pokażę, zeszlifować to, co widzisz, tutaj tak odstaje i wyrównać, żeby to się tak ładnie wyrównało, a później czymś zabezpieczyć, tak żeby nie było takich chamskich, ostrych krawędzi. I tak jak widzisz, tu jest wytarte, tu też jest wytarte. No a plak to sprytnie oszukał, no zrobili co mogli, no co zrobić, no to co mogli to zrobili, no właśnie. Tutaj mamy całkiem nieźle, tutaj w ogóle jest, coś kapnęło, nie wiem co, jest nie do usunięcia, nie potrafiłem tego usunąć. A nie chciałem wjechać z niczym agresywniejszym, znaczy można by było próbować, ale po co, nie ma sensu. Coś rozlane, tak samo i na drzwiach. A, tutaj pasażera. No, pięknie, co? Bardzo fajnie. Znikło to takie kurcze, błyszczące, plakowe wykończenie. I tu jest podobnie. Znaczy, troszeczkę to... Ty tego nie wyłapiesz pewnie, kurde. Wiesz co, jest tutaj taki kawałek jakby wypalony. Nie wiem, co to było wylane. Nie mam pojęcia. I tu mamy podobnie, słuchaj. Też mnóstwo było plaka i zobacz, i też wyciuchrane. To, czym to zamaskujemy? Tak, wezmę, położę powłoki. Nie powinienem tego robić, od razu podkreślam. No ale już zrobię. No nie oddam tak auta, no. Kurczę. Na początku byłemu właścicielowi, który miał to auto, możliwe, że się podobało to wykończenie, bo mu zamaskowali. Ale teraz na dłuższą metę zaczęło go chyba drażnić, nie wiem. Dobra, nieważne, słuchaj. Jeżeli chodzi o bagażnik, muszę tutaj sobie lampę powiesić. Widzisz, gdzie haki są, żeby w tamtą stronę. Także dziadzia jest przygotowany, można powiedzieć, na wszystko. To opuszczam i lampa leci tutaj. To ja narobiłem, bo jak wracałem, wrzuciłem tutaj coś, co mi zabrudziło. Urwane plastiki. A, bo tutaj jest niezamknięte po prostu. Aha, okej. No. I co? No tutaj widzisz, nie będzie dużo roboty. Jedyne co? Trzeba będzie usunąć plaka. Wszędzie plak. Słuchaj, plak, 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 plak. No dobra, słuchaj. Ja wlatuję do wnętrza. A, pokażę ci jeszcze, jak u mnie wychodzi, jeżeli chodzi o podświetlenie wnętrza, jak to u mnie wygląda, czym sobie podświetlam, żeby dobrze widzieć. Nie będę ci pokazywał, jak to... Chodź, może ci pokażę. O, widzisz, no właśnie. I jakby luksusowo. Okej, z tamtej strony ci pokażę. Tę lampę weźmiemy tu. Cyk. O. Tem terererem. Pstryk, bajerka. I tu już będziesz... O, dobrze widział, z tamtej strony będę montował. No może od razu zobaczysz, co jest 5. Mój bałagan. A, tu miałem schować, widzisz, właściciela. Wszystkie. To, co znajdę w aucie, zawsze zostawiam właścicielowi. Nie wyrzucam, co by to nie było. Nie wyrzucam. Nie moje. Oddaję zapakowane, w zależności, co to jest. Takiego woreczka używam. Mam ich mnóstwo. Większe, mniejsze. Tu akurat widzę, że wystarczył tylko ten. Jeżeli chodzi o te specyfiki na kuny, nie chcieli tego, bo się kontaktowałem, więc nie. Używam, słuchaj, takich rzeczy właśnie. Gumeczek wszelkiego rodzaju. O, tu już nawet jedna wisi, jak lampę wieszałem. Teraz ją przewieszę tam z haczykami, żeby mi świeciła od góry na kokpit.
Tak to u mnie właśnie wygląda. Pstryk. No widzisz, to troszeczkę poznasz mój syfek w garażu. Gumeczka, pstryk. Gumeczka, pstryk. Lecę z tej strony. O, wsiadam do rumaka. Tylko sobie muszę siedzenie odsunąć. Upsa. O, ale kurzuca. No, będzie czochranko, będzie, będzie. A, i pokażę ci też kawałek, jak to siedzenie robi. Chociaż widziałeś jakieś szybkie odświeżenie z parownicą. Co robię, słuchaj? Sprawa jest prosta. Albo robię po przekątnej, albo robię przód, tył. Tutaj mogę sobie zrobić tak, że odsunąć krzesiwo. Mogę złapać po przekątnej i strzelić lampą tutaj. I tak prawdopodobnie zrobię. Ale chcę ci pokazać tutaj na tym elemencie, jak to u mnie wygląda. Za rączkę. I tutaj tego nie ma. Widzisz, co jest grane, nie? I tak jak mówię, po przekątnej złapiemy to tam. Pstryk. O. Tu zawinę o siedzenie, żeby mi nie uciekło. O, właśnie. Opsa. Cyk. Fuch. Patrz, co jest grane. Pyk. I tu będzie lampa wisieć. Ale ja zrobię to inaczej, bo może zrobić siedząc tu, no zależy gdzie będę, nie? Pracował. Zabieram stąd i wieszam tu. Wieszam tu. O, tu już jest za dużo. Czyli trzeba dobrać mniejszą. Albo dłuższą, albo krótszą, albo złapać. Zaraz ci pokażę w jaki sposób. Podwójny. Poluzujemy. Raz, dwa. Pyk. O, widzisz co jest grane? Teraz idę po lampę. Raczej po haczyki. Opa, opa, opa. I to będzie ta lampa, która tutaj wisi. Zimna. Mogę również oczywiście tamtą ciepłą. Mam tutaj, znaczy tak naprawdę to sobie przygotowałem wszystko tak, żeby mi było wygodnie. Wiadomo, żeby te lampy doświetlały tam, gdzie chcę. Stąd te właśnie u góry haki, wszystkie, które sobie tutaj wieszam. O tyle są fajne, zobacz. Jeszcze tu ma łamany pstryk. No jak chcę, tak mam. I sobie montuję. Pyk. Bajka, co? Co ja chciałem? A, haki i lampę. Ta-da-da-da-da. Pstryk. Ależ to będzie długi film. Już ci nie zazdroszczę. Ja oczywiście osobiście też bym go nie obejrzał. Jakby mi ktoś rzucił taki długi film. Dlatego go podzielę odpowiednio. Żebyś miał wgląd co i jak. I tutaj też mam haki, zobacz, u góry. Widzisz? Tam mam haki. Żeby na dach bezpośrednio, tam, no, gdzie chcę, tam montuję, gdzie mi potrzebny. Okej. Okay. Otwieram drzwi. Déjà vu, przepraszam. Déjà vu. Zrobimy tak, bo będzie szło górą. Wieszamy lampion. Raz, dwa. O. Uderzenie w tamtą stronę. Kabelek idzie tu. Raz, dwa. OK. I teraz tu mam, widzisz, mogłem sobie wziąć taborecik, ale jestem na tyle wysoki, że pstryk, to tu, tu jest jeszcze na magnes, jak potrzebuję gdzieś kabel. No tak, kurczę, no, garażowe klimaty. Odsuwamy siedzonko. Pyk. Jeszcze kawałek przesuniemy. O, opsa. Czyli to mogę przesunąć jeszcze sobie tu. O! I teraz mam już uderzenie. Zobacz. Na środeczek. Ewentualnie jak będę chciał, mogę zrobić tak. No mówię, no możliwości jest sporo i nie widzę potrzeby kupowania lampy typowej do wnętrza. Nie widzę, naprawdę nie widzę potrzeby. Nie mam potrzeby takiej. Ta lampa, która tam wisi, zaraz ją zdejmę. Ta lampa, która tam wisi, słuchaj, pójdzie. To akurat jest od Parkside'a chyba.
W Lidlu kupiona. Fantastyczne, naprawdę. Na białe lakiery, ona jest ciepła. Z tamtą zimną się cudownie uzupełnia. Tu sobie ją też nawierciłem tak, żeby nie kolidowało. Dobra, to odłożę tu. Zaraz ci pokażę, o co mi chodzi. Cyk. Cyk. I teraz tak, gdzie ja to mam? Tam mam. Pierwsze, co robię, to łapię sobie takim kleszczami. O, to będzie tu. Zaraz zobaczysz. Cyk, 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 cyk. Stryk, cyk, myk. O. Dobra, na razie powieszę tak. O, a później się będę bawił. Okej. Na razie tak, bo chcę to złapać tu. O. I tu będzie wisieć kabel. A tu będą lampy. O, poczekaj, opsa. O, właśnie. O, widzisz? Także nie ma opcji, żeby mi coś gdzieś spadło. I mam uderzenie na środeczek. Cyk, cyk, montagę. Kabelek dalej idzie tu. I łapiemy go teraz tu. Chodź tu. Taka partyzantka, ale skuteczna. Ciach. I ładuje mi do przodu, słuchaj. No i wnętrze mam. Jak będę chciał jeszcze, kurde, to rzeźbę mogę zrobić jeszcze tu. Zobacz, dodatkowo. Stryk. No nie ma opcji, żebym potrzebował, kurde, tej lampy do auta. No nie mam potrzeby. Garaż może nie jest wielki, ale tak przystosowany, że widzisz. No kurde, no. Jaśniuteńko, gdzie byś nie spojrzał, do tego jeszcze lampka czołowa i działasz. Ja wiem, nie jest to, nie ma przestrzeni, ale ja się tu mieszczę. Miałem różne, miałem X5, miałem XV90 też tutaj i też dał radę. Jedyne co, nie wjechałem jakimś dostawczakiem, pamiętam, kurczę, wysokim. Chyba Sprinterem, no nie dało rady. Ta czwórka jeszcze wejdzie, pokroju T4, T5. Niektóre wejdą, ale już Sprinter niestety za nisko jest. No i widzisz, no jak będę chciał z tej strony, mogę też postawić stojak. No tutaj też mam, no jest możliwości, jest. Tak samo tu widzisz, hak wieszam, tutaj lampa, pstryk, ładuje. No jest trochę. No dobra, słuchaj. Fajno. Elegancko. Biorę się teraz za dechę. Czy ci to będę pokazywał? Nie wiem. Może postawię tam i w przyspieszeniu, jak to ogarnię. No właśnie. Tam postawię statyw i będę ogarniał to. Będziesz to widział w przyspieszeniu. No nie ma sensu, żebym cię męczył. Przepraszam, bo dopiero obiadek zjadłem. Ogarnę z plaka, oczywiście z plaka, bo pierwsze, co mnie interesuje, to chcę usunąć plaka. I może GoPro założę, jak będę tutaj już odkurzał. No właśnie, o. No i tak zrobimy.
No dobrze, po plaku. Patrz rozwiązanie. Znaczy pokazywałem ci tak w przerwie, w przyspieszeniu, jak się nagrywało. Ten sam, te same gumeczki, te same haczyki, lampa. I teraz tak, możesz, mogłem sobie pstryk i pstryk, ale tutaj wolałem po skosie, bo mam tam wdęki. I jak uderzyłem sobie na boki, prawa na prawą, lewa na lewą, to robiło mi tu cień, zamieniając, krzyżując światło, elegancko miałem. Koniec plaka, nie ma plaka, nie ma plaka, kurde człowieku, jak ja się cieszę. O, środeczek też widziałeś, nie? Tutaj pięknie zrobił się macik, super, naprawdę rewelacja, w końcu. Słuchaj, ja nie sądziłem, ale to ma bardzo ładny, szary kolor, a to było tak ciemne, przygaszone, było paskudne. Teraz jest perfekcyjne, takie odzyskało swój pierwotny kolor, rewelacja. Tu ładnie, żeby tak wszędzie było, tak plastycznie jak tu. O, słyszysz? A, jak jałowo. Pięknie. I tu nie wjeżdżałem jeszcze z... z czym? Ze zmywaczem silikonowym, bo nie widzę potrzeby tutaj. Tutaj materiał można wjechać. Ale tutaj akurat odpuszczę. Tu, gdzie są twarde, tak. Owszem, ale ten mięciutki, on za dużo pije. Nie ma co się pastwić nad nim. No więc właśnie, no to musisz zobaczyć, jaki materiał. Sam musisz się dostosować. Odwrócę sobie lampy, poczekaj. Tararam, tararam. Pyk. Momencik. I myk. O, co mnie cieszy, bo tutaj, słuchaj, plakiem coś przykryli, nie wiem, coś kapnęło i zostały takie paskudne, białe plamy. Dobrze, że się to, kurczę, udało zrobić. Oczywiście tego, znaczy takie plastiki, które one są tak jakby lakierowane, te gładziuteńkie, polecam Interior Cleanery. Możesz APC, ale tutaj to już naprawdę bardzo, bardzo słabe stężenie, delikatne. Te plastiki naprawdę one są, no potrafią, kurczę, się odbarwić. Znaczy te też, jak jest kiepskiej jakości, to zdecydowanie też, kurczę. No. Także wszędzie, gdzie tu możliwe, nie wiem jak ty to widzisz, już nie ma plaka. Ojej. Co tu wiedzie? A, sprawa jest prosta, słuchaj, co tu wiedzie. Wiedzie tutaj Angel Wax Luminosity Quick Detailer. Widziałeś film o nim i wiesz, że on uwielbia uwielbia plastiki i bardzo fajnie je konserwuje. Co jest fajne? Nie zostawia zapachu, a właściciele nie lubią zapachu w aucie i zawsze mi o tym mówią. Znaczy, oni już wiedzą, ja już wiem. W sumie to ja już wiem, tam, że mówią. Nie używają żadnych zapachów, co jest świetne. U nich w aucie zawsze pachnie taką nowością. Świeżością. Świeżością, nie dodają żadnych dziwnych zapachów, naprawdę takie naturalne te zapachy. A że autka mają z reguły świeże, to naprawdę jest przyjemnie i ja im staram się tego zapachu nie zabierać. Jedyne, co to im się podoba, jak po praniu zostawię, mówią fajnie, właśnie ten EcoShine lub po samym praniu mówią fajny taki świeży zapach, a to wtedy atakować bonecikiem od ADBL-a lub tym właśnie EcoShine na sam koniec. I to lubią, mówią fajnie pachnie. I oni jak odbierają auto, mówią jak jadą do domu, przyjeżdżają pociągiem, zabierają auto, mówią kurczę, całą trasę muzyczka i spokojnie jadą. Ja też tak lubię, jak jest wyczochrane i przejazd. Najgorsze jest to, że oni zawsze auto oddają mi właśnie przed zimą, na sezon zimowy, żeby je zabezpieczyć i zakonserwować. Ten akurat będzie do sprzedaży, ale po tym aucie będzie wjeżdżać drugie auto. A co tu tak pod sufitka leży? Kurde. No proszę. No dobra, słuchaj. Dzisiaj bym to skończył, bo dwie godzinki się pobawiłem. Jadę za chwilę. W takiej sytuacji, jak auto mam do niedzieli, to no cóż mi pozostaje. Nie będę się tutaj zabijał. Biorę, zawijam sprzęt. Dwie godzinki dzisiaj wystarczy. Niecałe dwie godzinki, kurczę. Wystarczająco i jadę na zawody właśnie w tenisa stołowego. Mam nadzieję, że wygram. A jutro sobie
poodkurzam. Zaraz będzie, o, najpierw powinieneś poodkurzać. Nie, no bo przy... Ja tu jeszcze wjadę z interior cleanerem z mikrofibrą, żeby już tak definitywnie z interior cleanerem, czyli z moim ulubionym. Film już na pewno widziałeś, gdzie go ze buziaka zostawiłem. No gdzie ty jesteś? Miszczuniu, miszczuniu. Mój ukochany automotive car. A, tam stoi. Ten łobuziak. Wjazd na koniec, delikatne przetarcie. Ewentualnie później zobaczę, jeszcze może wjadę ze zmywaczem silikonowym i na to pójdzie właśnie Angel Wax Luminosity Quick Detailer i to będzie cała zabawa. Odkurzę sobie, podłoga nie będzie prana. Nie ma mowy, w to się już nie dam, raczej mógłbym, bo mam do niżeli czas, ale no jest określony budżet. Kurczę, ja nie chcę też przeginać, bo oni by zapłacili. Powiedziałbym im tyle i nie, oni nigdy nie robią problemu, wiedzą jak ja podchodzę do sprawy, no, że no właśnie. Ale nie chcę przeginać, mówię prezentu, ja im od razu powiedziałem, prezentu nie będziemy robić kupującemu, kurczę, no nie ma sensu, a mówię i od razu ich naprowadziłem, że nikt wam za tę usługę nie zapłaci. Ludzie kupując auto mają wywalone. Oni jak tylko zobaczą, że jak mogą, to negocjują, wiadomo, cenę. Nie zależy im na to, żeby było... Raczej są osoby, które lubią wychuchane auta, to wtedy jest podejrzane. No właśnie, ani pałą, ani kijem, ale nikt za tę usługę im nie zapłaci, więc po co? Auto ma wyglądać świeżo. Jest to nowe auto, mały przebieg, więc niech wygląda na taki przebieg właśnie, a nie, kurczę, a co tu się wydarzyło? A, tu jest spinka. I tu jest jeszcze taka guma. Coś tu było przyklejone, to jest do usunięcia. A zaraz wezmę. Zobaczymy, czy pójdzie zmywaczem silikonowym. Jak nie, to będziemy się pastwić innym produktem. Tam wisi. Ale to najpierw wezmę z tamtej strony mikrofibrę. I tu weźmiemy jakiegoś bączka. Może być to. Ok. Zobaczymy, czy to zejdzie. No i co? Będzie działał optymizer? Działa. Jeden psik wystarczy. Nie wiem, jak ty to widzisz, pewnie nie widzisz, ale ja widzę. Nie schodzi. Co to jest właśnie? Się tak zastanawiałem. Słuchaj, i nie mogę tego tematu, nie mogę go ugryźć tego tematu. Zaraz weźmiemy, zrobimy jeszcze jeden myk. Jeżeli zmywacz silikonu tego nie bierze, to weźmie to może benzyna ekstrakcyjna. Tylko czy ja ją tutaj mam? Właśnie. O, pewnie jej nie mam, kurczę. Dobra, nieważne, nie będę cię męczył filmem. Mam, nie mam. Musiałem pójść do domu. Kurde, no. No trudno. A nie, jest chyba. Poczekaj. Ach, kurde. Benzyna, mam lepszy sprzęt. To jest mistrz. Słuchaj, jeżeli chodzi o usuwanie kleju, o usuwanie, nie wiem, naklejek. Kurde, ale ty musisz uważać. No, naprawdę srogi towar, naprawdę srogi towar. Usuwanie, pastę cynkową, resztki alganiranu, gipsu, plamy jodu, plamy barwne po zabiegach operacyjnych, resztki kleju, plamy olejowe na wyposażeniu, narzędziach i na skórze. Bezpieczny, ale produkt jest kozak, naprawdę. I jest drogi, ale jest mistrz, już mam końcóweczkę. A chciałem benzynę, widzisz? Oj. I tego niewiele. On troszeczkę, słuchaj, pachnie, zajeżdża takim cytrusem jak troszeczkę Eulexem. O. I teraz. No. I z bani. No, no właśnie. Benzyna ekstrakcyjna pewnie też by to ruszyła, ale to jest mistrz, naprawdę. Wszelkiego rodzaju plamy, na przykład po jakichś markerach, kurczę, też ogarnie. Po długopisach też potrafi zgarnąć, naprawdę. Mistrz. I jest tak wydajny, nie musisz tego dużo towaru. Naprawdę, zobacz. Kapeczkę towaru i po wszystkim. I zebrane. No dobra, słuchaj.
No, chyba jutro odpalę jeszcze GoPro, jak będę odkurzał. O, widzisz szybę? Mówiłem, że jeszcze będę jechał. Zobacz. Jeszcze gdzieś machnąłem, kurczę, jak czyściłem. Zawsze się coś znajdzie. Na bocznych na pewno tutaj przy samych listwach też jest. No, także tutaj już wlatuję tylko z płynem do naczyń i to będzie wszystko.